Droga Ewo, to co sobie przypominam, to odkąd, przypuśćmy, uwodziłem jakieś dziewczęta, to żadna nie była spod znaku panny. Pierwsze moje sympatie to były wagi. I to trzy pierwsze. Potem następne były lwami. Były też trzy. Na czas współczesny, znaczy nie współczesny, tylko ostatnie czasy, to były wodniki. Masz rację, że ostatni wodnik jest charakterystyką panny, ale dokucza do tej pory. A ja to lubię. Nie, nic wspólnego z pannami nie miałem, powiem ci, z mężczyznami tak, z mężczyznami tak. Jeżeli mogę powiedzieć, że dokuczyła mi męska panna, to tak, to tutaj, ale to tego się przyznałem tam na jednym z filmów, tak, bo z filmie, nie chcę już wypowiedzieć się, bo znowuż kolega wcześniejszy, którym robiłem blog tutaj, Mariusz znowuż mi zarzuci jakieś tam coś. W porządku, ja się wcale nie dziwię, że wysłuchuję i ma słuch wyostrzony. Ja nie, wiesz, mnie to jest obojętne, jak to gada, byle gadać, byle słuchać, jeżeli ktoś mówi gwara. Oczywiście, że jest tak zwane językoniechlujstwo, do którego się przyznaję i podnoszę ręce, nie będę wrzeszczał po niemiecku. Ani po radziecku, ale no cóż, każdemu wolno. To jest, w tym jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz. Tak jest. A tutaj ja w słowotwórstwie, no cóż, czasami stosuję jakieś dziwne przekręcenia. Najbardziej się śmieją na wykładach, bo jak prowadzę wykłady, bardzo często zapominam jakby końcówek i dokładam inne końcówki, więc czasami rżą ze śmiechu. I wśród kolegów, jak czasami pracujemy, a drugi, jeden z kolegów naszych, nie z tych, którzy są tymi moimi przyjaciółmi, tylko współpracującymi, niektórzy też są, potrafią słowa tworzyć. No i czasami wychodzą takie dziwne jakieś, że jak są obce osoby, to w zależności od humoru, czasami niektórzy nie wytrzymują i się chichrają, i potem to chichranie przechodzi na ileś tam lat i na przykład do tej pory pozostało wśród naszych kolegów, którzy są związani z tą inną profesją, tą medyczną profesją, czyli profesją panny, adna chata. I to adna chata, już wiadomo o co chodzi. Już wszyscy znajomi wyją od razu adna chata. I to jeden z naszych takich przyjaciół po prostu kilka razy powtórzył: no, adna chata. Nie powiem jaki kontekst, bo nie było mnie przy tym, a adna chata pozostała i wiemy o kogo chodzi, wiemy kto to jest. Jeżeli ktoś wie o co chodzi, to niech opisze ten fragment, bo sam jestem ciekaw o co tutaj chodzi z tą adną chatą. Ale ja wiem, ale tak tylko leciutko po klawiaturze. Trzymaj się i dziękuję za bardzo za ten wpis. Cześć.